Dzień dobry, moje drogie lwy. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni, kochani. Następny film tygodniowy dla Was w przyszły wtorek. Zachęcam też i zapraszam do tego, żebyście zostali ze mną do końca tego filmu, na końcu, bowiem mam przygotowaną dla Was niespodziankę. A teraz zaczynamy. Pierwsza karta to jest karta z przesłaniem dla Waszego znaku na następne 7 dni. Stali, prawo przyciągania, wyzwania, kochani. Tu jest może być jakieś opóźnienie spraw, nad którymi pracujecie, które są dla Was ważne. Trzeba coś będzie jeszcze raz przemyśleć. Może wydawało Wam się być coś bardzo oczywiste, a teraz okaże się, że jednak nastąpi jakiegoś rodzaju zmiana planów, ok? Słuchajcie swojej intuicji, to jest też taka informacja. Możecie być też troszeczkę testowani w tym tygodniu, zanim sprawy ruszą z miejsca, ok? Więc nie stresujcie się, nie denerwujcie się, tylko na spokojnie podążajcie też za znakami, tak? Słuchajcie swojej intuicji. Dobra, zaczynamy. Wy sami, forma samopoczucie, 6 buław. No jakby wy czujecie się po prostu cudownie, tak, tego Wam życzę absolutnie. 6 buław to jest w ogóle Wasza karta teoretycznie, bo to jest karta Jowisza w Lwie. Powiedziałabym duma, energia, witalność, która w bardzo fajny sposób wpływa na innych, pobudza innych do działania, motywuje ich do działania. Może też być ogłoszony Wam jakiś, powiedzmy sobie, Wasz sukces, czy Wy sami czujecie, że odnosicie jakiś sukces osobisty, być może jakieś ambicjonalne wasze plany się realizują. Piękna energia, naprawdę, super. Co w sprawach uczuć? Umiarkowanie, wstrzemięźliwość, ale też uzdrowienie jakiejś sytuacji, doprecyzujemy to. Uzdrowienie jakiejś sytuacji, naprawa jakiejś sytuacji. Wstrzemięźliwość w działaniu. Skąd ta wstrzemięźliwość? Wy sami możecie być na coś gotowi. Okej. Bardzo ognista energia. I teraz powiem tak. Jeśli weszliście w taką fazę swojego życia osobistego, gdzie wiecie doskonale, że jesteście na właściwej drodze z osobą, jakby, która jest w Waszym otoczeniu, to będziecie tego strzec, będziecie pilnować tego ogniska domowego, tak to określę. Jest to dla Was niezwykle cenne i piękne i to jest cudowne. Jeśli, słuchajcie, doszliście do takiego punktu w swoim życiu, gdzie następuje taki proces absolutnego spokoju, pogodzenia się z tym, co było, niespieszenia się i zachowywania wstrzemięźliwości wobec tego, co będzie, to też uważam, że takiego stanu rzeczy w sobie, takiego stanu gdzieś tam wewnętrznego balansu i spokoju emocji będziecie strzec. A tutaj też jest strzelec, bardzo silnie się rysuje, więc też o tym muszę powiedzieć, on może jakoś tak jeszcze wpływać bardzo kojąco w zasadzie no, na Wasze życie, lub ktoś, kto ma strzelca mocno osadzonego w horoskopie urodzeniowym, to może być osoba, która wspiera Was, o tak chciałam powiedzieć, koi w jakimś znaczeniu, pokazuje jakieś, powiedzmy sobie, jakąś odmienną stroną sytuacji, która powoduje, że uznajecie, że nie ma powodu być nazbyt impulsywnym w tej chwili, trzeba dać temu czas. Okej, dobra, dalej kochani, co w finansach? 8 mieczy, ograniczenia. Możecie uważać, że nie macie wyjścia z jakiejś sytuacji finansowej. Tak, że jest jakaś, powiedzmy sobie, jest jakiś problem, że czegoś Wam brakuje, albo nie widzicie rozwiązania jakiejś sytuacji finansowej dla siebie i zaraz Wam, ponieważ nie jest to zbyt budująca energia, to zaraz zobaczymy, co karty poradzą. W którą stronę? Rozważcie, bo absolutnie możecie przyjąć do siebie tę tutaj wskazówkę, ale nie musicie, jak zawsze, ze wszystkim. Okej, okay. Słuchajcie, jeśli kogoś, ja nie wiem, czy to jest w ogóle spójne z kimkolwiek, ale muszę to powiedzieć, bo to jest pierwsza myśl. Jeśli z kimś się pokłóciliście o pieniądze lub trochę tam były jakieś sprzeczki na tle finansowym, warto się przeprosić, a jakby to pozwoli Wam, moim zdaniem, ruszyć do przodu. Okej. Okay.
Więc tu jest taka, to jest pierwsza informacja. Druga informacja, i to jest bardzo spójne w zasadzie z taką lekcją, która płynie z karty ósemki mieczy, bo osiem mieczy, przypominam, to są te blokady w nas i jakby de facto nie mające zazwyczaj poparcia w rzeczywistości, tak? I tutaj pojawia się paść kielichu, który jest niezwykle inspirujący, bardzo kreatywny, więc po prostu uda Wam się z tego wyjść dzięki Waszej wyobraźni, intuicji i kreatywności. Z tych lęków, znaleźć rozwiązanie. Co w pracy w ogóle? Świat. Może być jakaś nowa możliwość, która się przed Wami rysuje, albo szansa na to, żeby zakończyć jakąś sprawę zawodową i pójść w nowe. Natomiast tutaj wokół tego jest jakiś lęk z Waszej strony. Nie, to jest podróż służbowa, a w grę wchodzą spore pieniądze lub w ogóle pieniądze. No to będziecie się tym stresować, ale paść kielichów dla mnie to jest jakby też energia kogoś w sposób bardzo delikatny, taki wyważony, potrafi zadbać o siebie w tej całej sytuacji, więc spokojnie, zaraz sprawdzimy. Idź po swoje, drogi lwie. Rycerz mieczy wie, czego chce, potrafi wywalczyć jakby sobie realizację jakiegoś ważnego dla siebie planu, żeby osiągnąć to, czego pragnie. Więc wydaje mi się, że on znajdziecie rozwiązanie do tej sytuacji, która powodowała, że tutaj jakby Wam się wydawało, że są jakieś ograniczenia. Dobra, jeśli chodzi o rodzinę i przyjaciół, to środowisko, paść kielichów. No więc muszę to powtórzyć. Jeśli wśród rodziny przyjaciół doszło do jakiegoś nieporozumienia na tle finansowym lub z finansami w tle, to uważam, że trzeba to wyjaśnić, podać sobie dłoń i po prostu, żeby kwestie finansowe nie rujnowały nam przyjaźni, czy też powiedzmy sobie takich stosunków bardzo bliskich, osobistych. Zwróćcie na to uwagę, ok? Paść kielichów na poziomie tutaj rodzina, przyjaciele, to jest też oczywiście prośba o to, żeby szczególnie zaopiekować się emocjonalnie młodszymi członkami Waszej rodziny, ja często tak powtarzam, generalnie dziećmi, ok, ale tutaj jakby w ogóle wydaje mi się, że tutaj jest okazywanie sobie ciepłych uczuć po prostu. Lub jakieś przeprosiny. Ostrzeżenia, 10 mieczy. No dobra, to 10 mieczy, które tutaj jest nazwane, że wszystko jest w porządku i faktycznie ja często powtarzam, że w 10 mieczy to już my zaczynamy czuć, że to co najgorsze jest za nami. Tylko wydaje mi się, jako ostrzeżenie to się tutaj pokazuje. Te 10 mieczy były związane z jakimiś lekcjami, z jakąś lekcją, którą może lwy pobrały w ostatnim czasie. I teraz jako ostrzeżenie, okej, sytuacja się kończy, mamy możliwość zmiany jej, naprawienia, wyjścia z tego trudnego okresu, ale żeby nie wracać do tego z powrotem, moim zdaniem jakaś kwestia powinna zostać raz na zawsze wyjaśniona, omówiona, żeby już nie miała wpływu. Więc ten koniec przykry, lub też taki trudny, może inaczej, który generalnie powoduje, że serce, że jakby kamień spada wam z serca, pokazuje się tutaj jako ostrzeżenie. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy nie zbagatelizowali tej lekcji, żebyśmy wyciągnęli z niej wnioski i żeby ona nie miała wpływu na naszą przyszłość, trzeba wyjaśnić wszystko do końca, jakby zrozumieć, pomyśleć też o tym, co się stało i dlaczego się stało. Co miłego, nieoczekiwanego, dwie monety. Słuchajcie, to jest zawodowe lub projektowe jak dla mnie. I to może przyjść rzeczywiście jakaś dodatkowa propozycja natury materialnej, zawodowej, która może wzbudzać w Was ograniczenia na pierwszy rzut oka i tak wiecie, na pierwsza myśl może być taka, ale jak ja to zrobię, mam inne plany, mam cały kalendarz już zapisany, kurczę, do stycznia, to gdzie ja to wcisnę? Więc tak jak mówię, no ta kreatywność i tutaj jakby intuicja Was wyprowadzi z tej sytuacji, prośba o to, żebyście zachowali spokój i jakby zaplanowali sobie to wszystko, jakby zgodnie z Waszymi mocami przerobowymi, bo pamiętajmy również, że w dwójce monet jest taka prośba, która płynie od kart, żeby brać na siebie jednak w odpowiednim czasie tylko odpowiednią ilość obowiązków, tak żeby dało się nimi moim zdaniem żonglować i przeplatać bez straty dla niczego i dla nikogo, tak? Coś nowego. To jest karta transformacja, więc Skorpion może Wam złożyć jakąś, karta Skorpiona, więc Skorpion może Wam złożyć jakąś propozycję, ale niekoniecznie. Coś, co może kiedyś Wam się wydawało, że już nie wróci, że jakiś aspekt, no tak mi się wydaje, słuchajcie, materialny, zawodowy, taki związany z ziemską energią, coś jakby się skończyło, to teraz jakby jest możliwość ponownej pracy nad tym, okej? Powrotu do rozmów, okej? Zainicjowania.
Okej, dobra, a teraz, kochani, pytanie wasze. Zadajcie sobie w głowie, że tak powiem, po cichu pytanie, na które będziemy szukać tutaj odpowiedzi. Ja postaram się odpowiedzieć zero-jedynkowo, tak lub nie. Czasami karty pokazują różne rozwiązania, więc ja też jakby staram się doprecyzować. Ale proszę teraz lewy, żeby po cichutku zastanowiły się nad jakąś kwestią, zadały sobie po cichutku jakieś pytanie, a ja postaram się znaleźć Wam na nie odpowiedź. To jest oczywiście wskazówka, to nie oznacza, że mamy się mocno, silnie stosować do tego, co tu zostanie powiedziane. Możecie, lecz nie musicie wziąć to pod uwagę, jak zawsze zresztą. 8 mieczy. No powiem Wam tak, tu jest raczej taka dla mnie energia, która pokazuje, że faktycznie czemuś trzeba się przyjrzeć i coś trzeba zmienić. Bardzo trudna w zasadzie, bardzo trudna, tak? Tutaj jakby są jakiegoś rodzaju ograniczenia, jakiegoś rodzaju sytuacje, które wzbudzają w Was, mogą wzbudzać w Was niechęć, jakiś lęk, jakiś strach. Trzeba się sprawą przyjrzeć, jak to rozwiązać. Tak? Sprawą się przyjrzeć, jak to zmienić, znaleźć rozwiązania. Znaczy rozwiązanie zostanie znalezione, natomiast może wymagać od Was mnóstwa energii, żeby po prostu wejść w jakąś sytuację, raz na zawsze rozłożyć ją na czynniki pierwsze i kurczę, żeby później można było ją odbudować. Więc czy tak, czy nie, to powiem szczerze, nie jest to akurat tutaj bardzo jednoznaczne. Co mamy na spodzie? Kartę Waszą własną, lwa. Tu nie ma przypadków, to jest informacja dla lwa. Sytuacja, w której jesteś, drogi lwie, wymaga od Ciebie obserwowania otoczenia, a w momencie, kiedy jesteś gotowy, po prostu rozpoczęcia działań. Jeśli sam nie zmienisz tej sytuacji, jeśli nie doprowadzisz do jej rekonstrukcji, to tutaj jakby prędzej czy później i tak coś runie. Ponieważ fundamenty tej sytuacji nie zostały wybudowane na solidnym gruncie. Zobaczcie dlaczego. No dlatego, że tutaj ta wieża nam wpadnie za chwilę z tego urwiska wprost w wodospad. Nie miała prawa tam długo stać. Ta woda ją zmyje po prostu. Więc taka to jest informacja dla lwa. Coś się nagle zmieni. Wypatrzycie to wcześniej i się przygotujecie do zmiany. Albo sami poszukacie rozwiązań, które doprowadzą do tego, że odnajdziecie się w tej sytuacji lub weźmiecie sprawy w swoje ręce, żeby poszukać prawdy, zbudować coś na prawdzie, bo następną kartą jest Królowa Mieczy. Królowa Mieczy jest wojownikiem prawdy. Królowa Mieczy to jest energia osoby, która właśnie radzi sobie pięknie z tą całą iluzoryczną, przepraszam, otoczką i później przyjdą nowe pomysły, tak? Jest As Mieczy, także dla Was to się bardzo ładnie tutaj ułożyło. Jest na tak sytuacja, jest możliwość jakby naprawienia czegoś w momencie, kiedy powiemy sobie prawdę wprost, szczerze, tak? Tym samym odejdziemy od jakiejś iluzji. Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.